Wyobraźcie sobie, to jest ból bazał. To jest ból, ból bazał. Cześć, witam was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś spotykamy się w odcinku Pokémon GO. Coś specjalnego, no tak specjalny dzień jaki mamy dziś, czyli Wigilię. Klocki są firmy Dargo. W ogóle nawet nie brzmi to jak podróbka, Dargo. W środku znajdziemy sobie takiego Asha, Ketchupa i dwa Pokemoniki. Ten to jest Bulbasaur na pewno, a ten to nie wiem co, to jakiś latający niby to ptaszek, ale to nie jest ani Pidgeotto, ani nic takiego. 6,50, kochani, to jest suma. Co ciekawe, i mam nadzieję, że to nie jest to co myślę, tu jest instrukcja z zewnątrz, ja mam nadzieję, że instrukcja też jest w środku, a nie tylko z zewnątrz opakowania, bo no, byłoby to dość ciekawe, mając tylko instrukcję tylko w opakowaniu. Cztery takie zestawiki tutaj mamy, no i cóż, mi się podoba jeden z lepszych, chociaż chyba ten tutaj Squirtlem, no chyba Squirtlem byłby dla mnie jeszcze ciekawszy jedynie tak naprawdę. Natomiast nie traćmy czasu, otwórzmy sobie opakowanko, sprawdźmy jak tutaj dzisiejszy Chińczyk nam się sprawdza firmy Dargo. Nie, naprawdę, nie brzmi to w ogóle jak Chińczyk, sami przyznajcie, że Dargo nie brzmi jak Chińczyk. No i nie mylę się w ogóle, patrzcie, mamy w środku folię, tak? Mamy folię, to jest ważne, folię. Folia jest cała, calusieńka, folia jest nienaruszona, w żaden sposób, a oprócz tego mamy luźno klocki w opakowaniu. Trochę tak to wygląda, jakby wiecie, jakiś Chińczyk se pakował, a nagle się kapuł, to nie ten zestaw, tylko powiedziałby to po chińsku i musiał dopakować nagle klocków, więc no, nie wygląda to zachęcająco na samym starcie. Tym bardziej, tak jak mówię, no folia nie jest w żaden sposób naruszona. Strasznie ciężko ją w ogóle rozerwać. Strasznie ciężko. Jest strasznie dziwna. Strasznie dziwna jest ta folia. Taka twarda jak nie wiem. Naprawdę. Bardzo skrajnie twarda folia. No ale cóż, nie samą folią ten zestaw żyje. Także zobaczmy. Klocki, gdy bierzemy sobie do rączki, na pierwszy dotyk złe nie są. Na pierwszy dotyk oczywiście mówimy. Złe one nie są. Natomiast czy są dobre? To jest pytanie. Ash Ketchum. Musimy sobie... Gdzie ma ręce? Jest jedna ręka. Aha, ona wchodzi tu. I gdzie jest druga... Aha, no dobrze. Drugiej ręki chyba nie uświadczymy w tym zestawie. Aha, okej. Okay. Czekajcie. Może mi gdzieś spadła na ziemię. Poczekajcie sekundę, może ja jestem w błędzie, może jestem ślepy. Czy to jestem ślepy, to jest jasne, tak? Ale... Czekajcie chwilę. No nie, moi drodzy, rozdziałałem całą paczkę na części pierwsze, nie ma drugiej ręki. Także nasz Ash Ketchum będzie jednorękim łowcą Pokémon. Jednoręki, w ogóle to jest jakieś takie cieniutkie, ale mam nadzieję, że będzie dobre. Właśnie tutaj. No i cóż, Ash Ketchum, jeżeli chodzi o jego buzię, no nie wygląda jakoś źle. Powiedziałbym nadruk nawet okej. Ty na torsie bardzo proste, ale no... Się podrapałem po głowie, ale no daje radę, tak? Bardzo proste, ale daje radę. Z tyłu nawet mało dziwo taki nadruk. Dziwo, no mówię, zawsze to jest dziwo w przypadku tych klocków. Natomiast buzia, no przyjrzę się jeszcze nie okiem kamery, nie, no całkiem ładna. Szkoda, że jest niestety jakimś paraolimpijczykiem, czy para, nie wiem kim, bo no jakąś na paraolimpiadę i na prawdziwą olimpiadę zbierania Pokémon będzie mógł iść. Ma on jeszcze taką czapę, w ogóle bardzo ważne z info, dzisiaj miał być zupełnie inny odcinek i miałem nakręcony mega fajny świąteczny specjal i miał być to specjal znacznie lepszy niż nawet odcinek na moim bazowym kanale, ale... Zepsuła mi się karta. I poszło się wszystko do śmietnika, prawda? Kąpać. Nie będzie dziś specjala, ale myślę, że zrobię go jeszcze raz trudno, ale w innej wersji trochę sylwestrowej bardziej. Myślę, że się to spodoba. Nie, to nie będzie klasyczna recenzja. No i cóż, i mamy tutaj jak złożyć te klocki, ale to jest tak w ogóle, patrzcie, tu już mamy te złożone. I to jest tak tu nieintuicyjne. No ale spróbujemy sobie to złożyć, tak? Najpierw bulba. On ma dwie nóżki w ogóle i chyba na tym się kończy. Jedna nóżka, druga nóżka i to będzie koniec Bulba? Aha.
No okej, okay, nie, dobra. Tu jest jeszcze bulba tak składany. I tak. I że to rzekomo jest ten bulba. Tak, bo naklejek tu nie mamy i tu nie pokazuje w ogóle łączenia i... Tak, to jest bulba! Ależ to jest dziadowskie te klocki, aż zęby... To jest... Nie, serio. Wyobraźcie sobie, że to jest Bulbazał. To jest Bulbazał. Serio, nie ma tu żadnych naklejek. No, ale no, nie, dobra, przejdźmy dalej. W ogóle, ale to ciekawe. A, jest Pokeball. Jest Pokeball, to masz prawie wybaczone. Czekajcie. O, tak wygląda Pokeball w wykonaniu Darko, co? Dargo. Nie wygląda jak Pokémon, bardziej Pokéball, jest jak zwykła bombka po prostu, albo biało-czerwony, wiecie, jakiś granat polskiej armii. Ale złożmy drugiego Pokémona, w ogóle sprawdźmy, czy go się da w ogóle złożyć. Ale nie, no chyba się da, czekajcie. Ta instrukcja to jest w ogóle skrajne dziadostwo, no musimy sobie zachować, widzicie, sami widzicie. Bez zachowania tejże instrukcji, no możemy sobie zapomnieć absolutnie o, no, o czymkolwiek właściwie. Natomiast tu jest trochę lepiej, bo tu... Czekajcie, a może ja zrobiłem błąd? Tak! Spójrzcie, ja zrobiłem błąd! On jest! Nadrukowany tutaj! A, to przepraszam, dobrze, drugie to mi roześmiało. No nie, ale naprawdę, ale to mocno zmienia ocenę. Nie, naprawdę to mocno zmienia ocenę. Kurczę, tylko trzeba się było obejrzeć wcześniej to wszystko dookoła po prostu, tak? A nie szybko drogi WTF-ie montować na hura, zakładając, że to dziadostwo, tak? Więc, a właśnie tutaj. Dobra, wlazło mi to tutaj. Bulbasaur wygląda więc jednak w ten sposób. Tak jest, kochadzieńcy. No i nie powiemy znacznie o niebo lepiej. Przy czym na przykład spójrzcie, jak te klocki się tu brzydko nie do końca dociskają. To jest jakieś w ogóle porysowane troszkę. Ale cóż, dobra, jest Bulbasaur, nie czepiamy się. Przynajmniej jest Bulbasaur. Teraz klocuszki bundujemy sobie drugiego stworeczka, tak, nie narzekamy, drugi stworeczek już się buduje. A tu kurczę, co teraz mamy zrobić? Teraz klikamy to, dobra, wiecie, to jest, no mówię, znaczna różnica, tak, między tym jak brak jest klocków, brak nadruków, wiecie, najgorsze co może być to oszukaństwo, tak, między tym co nam prezentuje opakowanie, spójrzcie, ma taką minkę, a tym co znajdujemy w środku i to zawsze uważam za możliwe najgorsze kłamstwo, dlatego dobrze, że to mnie nie skłamało. Dobra, mamy to i cóż, i mamy gotowy zestaw, tak, a tu się jeszcze trochę przekrzywi, no... Dobrze, kochanieńcy, gotowy zestaw Dargo Pokémon prezentuje się w ten sposób i powiem tak, no jest ciut się poprawiło, tak, po informacji, kurczę, że jednak Bulbasaur ma ten nadruk, że to, kurczę, jako, nawet nie ma tutaj nazwy, żadnej podróbki, są tylko jakieś dziwne numerki na opakowaniu, nie mam żadnej informacji, co to w ogóle jest, Dargo i coś po japońsku, chińsku, przepraszam, ja bo obraziłbym Japończyków. A więc ciężko stwierdzić. Natomiast teraz tak, jakość kloca jest tutaj nawet okej. Okay. Jest okej, okay, nie powiem. Kloc jest porządny, tu minimalnie podział się nie dociska. Rozpada się ciut łatwiej niż byśmy tego chcieli, na pewno. Bo ja tutaj praktycznie żadnej mocy nie włożyłem, a mi się to w rękach rozpadło. No, nie, za łatwo się rozpada. Jednak za łatwo. Nie da, no, ciężko. Patrzcie, mam problemy to teraz złączyć, bo albo mi odpada to, albo to. No ta konstrukcja... To przypomina Lego Basiki z lat 90. i to wczesnych, nie oszukujmy się. No ta buzia może być, nie, w sumie tak średnio, bo jest pokierszowana troszkę tu gdzieś koło nosa. Klocki się nie do końca dociskają, łatwo się rozpadają, no ale okej. Okay. Ten jest ciut lepszy, bo tu nie ma co tak łatwo odpaść, natomiast znowu tymi uszami ledwo ruszymy. No dobra, tu mu się główka kręci. Nadruki mają niczego sobie, to już mówię, wiemy, że mają niczego sobie nadruki, bo widzieliśmy to po jego buzi i tak dalej. Także tu nie jest źle, absolutnie. Natomiast no, odwzorowanie Pokémonów to są wczesne Lego Basic z lat 90. albo Lego Freestyle w ogóle i tak dalej. No, natomiast mocna dyskwalifikacja tego zestawu jest za brak ręki. No niestety, jest dłoń, przepatrzyłem tu wszystko 3 razy. Brak mu ręki, w związku z tym zostaje on jednorękim bandytą, jednoręki łowca Pokémonów. No cóż, tak bywa. Prawda, może chodzi tu, że Japończycy, jakąś Chińczycy, przepraszam, co ja mam z tymi Japończykami dzisiaj, jakąś tolerancję większą wobec świata dają, no i że wiecie, niepełnosprawni i tak dalej. No i fajnie, to się chwali. No ale cóż, jednak kupując zabawkę, gdzie na opakowaniu mamy 2 ręce, chcielibyśmy jednak mieć te 2 ręce, prawda? No i powiem
powiem tak, no kurczę, szkoda, bo to jest kolejny zestaw, gdzie, no nie jest źle, mówię, ten plastik mógłby być ciut lepszy, ciut niektóre rzeczy łatwo się rozpadają, fakt faktem, ale nie ma też takiej tragedii, wiecie, 6,50, no na wakacjach byśmy to kupili z zadowoleniem i się pewnie tym bawili, super, bo mamy dwa takie Pokemonki i tak dalej, natomiast brak trochę tej rączki dyskwalifikuje mocno dla mnie ten zestaw. Absolutnie, bo nie dokupimy chińskiej rączki, chyba. Instrukcja na opakowaniu to też jest coś, no serio, drogie Chińczyki, na 50 groszy, na jakie 50 groszy, na 10 groszy, jakie 10 groszy, na 2 grosze się połasiliście, kurczę, instrukcja, teraz muszę opakowanie zachowywać i teraz nie mam tak, że wiecie, mam dyszteczkę ze wszystkimi instrukcjami, muszę nagle wyciągać i już nie mam tej instrukcji, co, i szukaj sobie opakowania na strychu, a gdybym chciał wywalić opakowanie, bo nie ma miejsca, no szkoda, 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 mikro minusiki, mówię, a wielka szkoda, bo gdyby była rączka, gdyby tu były, no nie no, gdyby głównie była rączka, instrukcja była normalna, może nie powalająco, ale nawet w skali 1 na 10 zakładają, że 10 to jest skala Lego, znaczy to jest Lego, czyli najlepsze klocki. Myślę, że 6, 7 nawet mógłbym dać zasłużenie. Natomiast przez te kilka błędów, no i absolutnie brak klocka, co, no nie no, kto by się chciał czymś takim bawić bez ręki? Oczywiście, ja pewnie trafiłem na jeden egzemplarz, nikt inny z was tego nie będzie musiał mieć. No ale, sorry, tak trafiłem, tak? Taka mi się trafiła wersja, no to trochę jak z grami, no recenzujemy grę po wyjściu, a nie po 50 łatkach, tak? Tak samo recenzujemy to, co kupiłem. No i troszkę mówię też, ta instrukcja, bardzo słabo to wygląda, moim zdaniem, z instrukcją. Klocki, nawet da się tym bawić. Fajnie, że mamy też Pokebola, bo tego chyba nie... Tak, tego nie pokazuje znowu instrukcja. No dobra, więc zakładając, że ja trafiłem wybrakowany egzemplarz, byłaby tu rączka, że jest Pokeball, którego nie było w opakowaniu, już nadruki są nawet całkiem okej. Hipek jest okej, bo te klocki minimalnie gorzej, ale hipek jest jak najbardziej okej, nic tu się za luźno nie rusza i tak dalej, nawet powiedziałbym, jest bardzo poprawnie, plus nadruki. 6, nawet jeżeli lubicie Pokemony, może 7 bym dał, ale nie więcej absolutnie, no bo mówię, ma te wady, no niestety. Także 6 albo 7... Dargo i Pokémon Go, tak się prezentują. Nie jest źle, jeżeli jesteście mega fanami Pokémonów, nie macie za dużo alternatyw w Lego, można się skusić. Jeżeli szukacie po prostu innych zestawów fajnych, ale nie jesteście fanami Pokémon, jest dużo więcej innych fajnych zestawów w niższej cenie, a z lepszą jakością kloca. Tyle w sprawie recenzji. Zaglądajcie koniecznie na inne moje kanały, inne moje filmiki, też oglądajcie gdzieś tam. Bardzo dużo, nie zapominajcie, dzisiaj mamy Wigilię, jest wigiliowy trochę specjal. No i mamy też nową grę na kanale z grami. Przede wszystkim subskrybujcie mnie tutaj również. Od nowego roku takie mała zapowiedź, będzie filmików więcej, a już za tydzień mega specjal z okazji nowego roku. Także widzimy się i do zobaczenia. Bye!